Piątkowa ceremonia zgromadziła w Świętochłowicach wielu znamienitych gości. W oficjalnym otwarciu Muzeum Powstań Śląskich uczestniczyli politycy, przedstawiciele duchowieństwa, świata kultury i nauki oraz samorządowcy z naszego regionu. Przed wejściem głównym do obiektu odsłonięto tablicę pamiątkową, a budynek został poświęcony. W sobotę Muzeum Powstań Śląskich po raz pierwszy było dostępne dla wszystkich chętnych. W trakcie dnia otwartego obiekt zwiedziło ponad 1300 osób, zapoznając się z nowoczesną ekspozycją. Udało się przez te wszystkie lata po pierwsze pozyskać środki unijne, środki ministerialne, środki własne, finansowe na remont budynku przy ulicy Polaka 1 na siedzibę Muzeum Powstań Śląskich, ale to także ciężka także praca adaptacyjna tego budynku, połączenie projektu wykonawczo-budowlanego z ekspozycją. Ostatni tydzień spędziliśmy chyba częściej w muzeum, aż do późnych godzin nocnych, niż w domu. Ale sami Państwo przekonaliście się, że efekt jest piorunujący. No, ja cieszę się, że w sercu konurbacji górnośląskiej powstała instytucja kultury dedykowana tylko i wyłącznie Powstaniu Śląskim. Myślę, że ekspozycja, która jednocześnie łączy taki przekaz historyczny z nowoczesnością, z nowymi technologiami, jest akceptowalna, ale co najważniejsze, jest taka bardzo intuicyjna dla przede wszystkim młodych ludzi, dla młodzieży szkolnej, której muzeum jest dedykowane. I tak myślę sobie, że każdy historyk, który będzie omawiał tą kartę historii, przyjedzie wraz z całą wycieczką do Świętochłowic, do muzeum, ale także jest sporo historycznych eksponatów, które można dotknąć i które pamiętają początki XX wieku. Odrestaurowany zabytkowy budynek stał się wizytówką Świętochłowic. Tym bardziej warto zajrzeć do jego wnętrza i przeżyć niezapomnianą przygodę. Zwiedzający mają tam szansę przyjrzeć się oryginałom i replikom broni, dokumentów, materiałów propagandowych i innym bezcennym eksponatom. Wszystko to w połączeniu z nowoczesnymi multimediami pozwala w ciekawy sposób poznawać losy powstańców. Ekspozycja opowiada o powstaniach śląskich, niczego nie kamuflując, przedstawiając taką prawdę historyczną, to wtedy myślę, że zrozumiana historia przez Ślązaków będzie przede wszystkim akceptowalna. Ja mówię o osobach, które przyjadą do naszego muzeum i które nie będą znały, czy będą tylko znały podstawy tego rozdziału historycznego, ale Muzeum Powstań Śląskich także jest dedykowane osobom, które mają już dużą wiedzę na temat powstania, chcą ją pogłębić albo chcą skorelować swoją wiedzę książkową z filmem, z ścieżką wiodącą, ponieważ no, warto tutaj podkreślić, że nie ma przewodnika, nie ma gablot, nie ma kapci, tylko są, jest taki bardzo nowoczesne technologie, jest ścieżka wiodąca, są aplikacje multimedialne i to pozwala, myślę, łatwiej przyswoić prawdę historyczną. Zawsze marzyłem, aby na Śląsku powstało Muzeum Powstań Śląskich. Myślę, że Świętochłowice to centrum konurbacji górnośląskiej. Ten piękny budynek, który za nami się wznosi, to jest budynek z 1907 roku, budynek zabytkowy, budynek, który idealnie nadaje się na stworzenie takiej instytucji kultury, więc niewiele myśląc, wystąpiliśmy z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego, udało się pozyskać środki na ten cel i myślę, że warto na Śląsku, na Górnym Śląsku, i to mówię z całą odpowiedzialnością jako przewodniczący Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, warto dywersyfikować najróżniejsze czy różnorodne instytucje kultury, sportu. Nie wszystko musi powstawać w stolicy województwa, ale właśnie może być rozproszone po całym subregionie centralnym. Szczegółową relację z otwarcia Muzeum Powstań Śląskich już wkrótce będzie można zobaczyć w telewizji Telpol w programie Ludzie Miejsca Zdarzenia.